Tym razem parę słów o programie, o kanale wideoprezentacje Krzysztofa Woźniaka, pseudonim Ator. No i niestety, w przeciwieństwie do kilku innych programów, kanałów, które niedawno chwaliłem, tutaj muszę niestety zganić, bo aż nie wierzę własnym oczom i uszom, zwłaszcza uszom. Znaczy tak, po pierwsze, podziwiam jakie gadanie, jakie gawędziarskie talenta ma ten pan Krzysztof. Natomiast jeśli chodzi o rzetelność wywodu, jaki on stosuje, to i język, jakim on się posługuje, to przypuszczam, że jego oferta jest skierowana, zresztą to nie tylko ja tak przypuszczam, jak się okazało, jak sobie pogooglałem trochę, że jego oferta jest skierowana do widzów młodych, którzy tak naprawdę o świecie niewiele wiedzą i, no jakby to powiedzieć, im bardziej sensacyjnie, tym lepiej. To znaczy, pan Krzysztof Ator Woźniak na przykład był łaskaw przedstawiać sytuację w Malmö jako wojnę domową, czyli na przykład, że Arabowie i Szwedzi już się, znaczy Arabowie, ci imigranci z Iraku i Syrii i tak dalej, się tłuką na ulicach z bronią w ręku praktycznie, tak? Na ulicach Malmö. W Malmö rzeczywiście jest problem z imigrantami, ale niczego przypominającego wojny domowej tam nie ma. Są miejsca, gdzie policja nie ma czegoś takiego jak no-go zones, natomiast są takie miejsca, w które policja wjeżdża tylko wieloma patrolami. No tak to wygląda. Także są, można powiedzieć, ale czego na pewno już nie ma, no to wojny domowej. Tak samo. Właściwie nie ma chyba teorii spiskowej, która się by nie przewinęła przez kanał pana Woźniaka. Jest bardzo dużo tego wszystkiego, że Trump tutaj zniknął na chwilę, bo coś knuje, że ja bym właściwie chciał, żeby świat wyglądał tak, jak może to jest kluczem do sukcesu tego kanału, bo ja bym chciał, żeby ten świat tak wyglądał, jak troszkę bym chciał. Jak on twierdzi, że właśnie wszystko jest zaplanowane, że wszystko jest manipulacją, że wszystko, bo to by pokazało, że ludzie potrafią knuć, są konsekwentni, nic ich specjalnie nie zaskakuje, że te wszystkie Bilderbergi, że te wszystkie masonerie, że to wszystko rządzi światem. Był kiedyś taki modny tekst, że dopiero będziemy wiedzieć, co się na świecie tak naprawdę zdarzyło, jak odtajnione zostaną papiery jezuitów, masonów i tak dalej. Ojeju, no i nie zmienia, i bolszewików oczywiście, nie zmienia tego rodzaju myślenia to, że po pierwsze w 1717 roku powstała masoneria, na początku była tylko jedna masoneria, angloszkocka. W 1923 roku już jest niezadowolony jeden z tych masonów, już zaczął ciskać gromy i demaskować, tak, tą organizację. Czyli sekret istnienia sekretnej organizacji zachował się 6 lat, tak? Mamy jezuitów. Dlaczego jezuici padli? Po pierwsze, bo robili głupie interesy bankowe i się wkurzono. I Dominikanie wykorzystali to i namówili papieża do delegalizacji ich. Na przykład, nie? Masoni się w ogóle dzielą z kolei na masonów narodowych i masonów, czyli takich bardziej konserwatywnych, a w niektórych krajach dominują tak zwane loże liberalne, które tak naprawdę są raczej takie lewicowo-progresywne. No i więc masoneria w każdym kraju oznacza coś innego i nie ma jednej masonerii, która by wszystkim rządziła i tak dalej. I tak jest wszystkim, a Bilderberg to jest tylko hotel, w którym sobie ludzie gadają, żeby prasa nie przeszkadzała co chwilę pytaniami i robieniem zdjęć. Tak to mniej więcej wygląda i po to w ogóle jest inicjatywa Bilderbergu, że mogą sobie wprost powiedzieć, że jak wy, aha, czyli wy Francuzi się robicie to, że tam się dogadujecie z Iranem, nam się to nie podoba, więc wypuścimy wam żółte kamizelki na przykład na ulicę, coś takiego, albo będziemy je wspierać na przykład. I takie doraźne akcje oczywiście człowiek jest w stanie zaplanować, natomiast spiskowe teorie dziejów generalnie mają tą wadę, że ludzie nie umieją gęby utrzymać na kłódkę.
są niezadowoleni, tak jak niezadowoleni są liczni, jak widzę, współpracownicy Atora, i zawsze to są ludzie bardzo młodzi, i oni się też wywnętrzniają na, no przynajmniej kilka jest takich, zauważyłem na YouTubie nawet, może jeszcze w innych miejscach jest ich więcej, ale widzę, że jest dużo ludzi, którzy uważają, że źle się współpracuje z panem Woźniakiem, nic mi do tego, natomiast zauważyłem, że wszyscy ci jego współpracownicy są o wiele od niego młodsi. Także widzę, że on rzeczywiście przyciąga chyba ludzi bardzo młodych, którzy o świecie niewiele wiedzą. Jak powstaje, moim zdaniem, jak pan Woźniak tworzy swoje wywody, bo newsy to nie są. Wydaje mi się, że on to robi na tej zasadzie. Bierze jakiś element rzeczywistości, czyli na przykład weźmy coś, czego on nie wziął, żeby nie było tak, że tutaj sobie robi jakieś jaja. Chciałem, wezmę jakąś inną sytuację, o której on akurat nie mówił. O, na przykład taką. To by zainteresowało pana Woźniaka na pewno, gdyby się tym, znaczy zainteresowało. Na pewno by go to zainspirowało i myślę, że zainspirowało go by w taki sposób, jak teraz przedstawię. A więc najpierw, co się faktycznie dzieje. Wiadomo, że na przykład a jego interesują takie sprawy jak bezpieczeństwo narodowe, międzynarodowe, terroryzm, ok, no to będzie coś takiego. W czasie, kiedy były te zamachy paryskie i inne zamachy terrorystyczne, okazało się, że wylęgarnią terroryzmu jest dzielnica Brukseli Molenbeek. I okazało się, że jednym z powodów, dlaczego nie wykryto tego siedliska, jest to, że Flamandowie i Walonowie, których spory na różne tematy, są to spory grzeczne, ale jednak stale powtarzające się na wszystkie tematy, o tablice rejestracyjne, różne rzeczy, o różne kwestie kulturowe i tak dalej, o biblioteki, o uniwersytety. Walonowie i Flamandowie, czyli Walonowie francuskojęzyczni, niderlandzkojęzyczni, Flamandowie na północy, Walonowie na południu, w których wpływy się w Brukseli jakby spotykają, oni sobie nawzajem nie przekazują czasami informacji z czystej złośliwości. To znaczy, no akurat tam ktoś zgłosił informację w tym języku, a ten drugi często, oni często udają, że nie znają tego drugiego belgijskiego języka. Właściwie w Belgii są trzy języki, jest jeszcze język niemiecki w rejonie Eupen na wschodzie, oczywiście tam przy granicy z Niemcami. I dlatego Brabanson, hymn Belgii, ma trzy zwrotki. Pierwsza jest po francusku, druga po niemiecku, trzecia po niderlandzku, tak jakoś wymyślono. No i dlatego tak to mniej więcej funkcjonuje. Więc oni często rzeczywiście udają, że nie znają tego drugiego języka albo odmawiają mówienia w nim. I ten kulturowy aspekt spowodował, że są problemy z bezpieczeństwem kraju, czyli z poważnymi sprawami. I teraz tak, gdybym był autorem, to bym wymyślił coś takiego, że tam praktycznie tli się wojna domowa między Flamandami i Walonami. No, była kiedyś taka teoria, że gdyby nie bogactwo, względne bogactwo i zasoby przeciętnego Belga, niezależnie czy z Walonem, czy Flamandem, to by było tam niczym w Serbii i Chorwacji. No więc gdybym był, czyli wojna jugosłowiańska w wersji belgijskiej. No więc gdybym był panem Atorem, to bym powiedział, że taka wojna już jest i liczył na to, że słuchacze o tym nie wiedzą, albo udawał, że mam jakieś bardziej ścisłe informacje. Ja naprawdę bym chciał, żeby ludzie byli konsekwentni i umieli knuć, ale obawiam się, że to się nie dzieje. Jak przyjrzymy się, jak działali, albo właściwie nie działali, bo wpadli na głupich bankowych interesach i sami się spłukali i potem parę razy oszukali różnych arystokratów. Arystokraci, którzy chcieli zabić króla Portugalii, rodzina Tavora i parę innych, się okazało, że wspierają ich jezuici, w związku z tym się na jezuitach skropiło i potem powstały różne teorie, jak to jezuici we wszystkich krajach, nie tylko w Portugalii, knują i tak dalej. We Francji byli zaangażowani taki duży bank, bo we Francji nie było oficjalnego banku. W XVIII wieku, no to oni wtopili tutaj w tym. No i tak powstają te teorie. Masoneria to nawet największy wróg masonu i sam były mason, który potem całe swoje resztę życia zwalczał masonów, czyli de Maistre.
On mówił, że to jest jakaś bzdura totalna, że masoni wywołali rewolucję francuską. Zresztą, jak się przypatrzeć rewolucji francuskiej, tam nie ma żadnego planu. Bardzo dobrze to pokazali zarówno Furet, jak i François Furet, jak i Pierre Gaxot, którzy pokazali, że rewolucja francuska to jest walka wszystkich ze wszystkimi. Tak naprawdę herbertyści, czyli tacy komuniści dowodzeni przez ateistę Herberta, liberałowie, Mirabeau, Fejanci, Partia Amerykańska, Lafayette'a, żyrondyści, czyli tacy narodowcy, prowincjusze we Francji, Jakobini, czyli taka partia inteligenciaków, idealistów, lewicujących. I oni wszyscy się mordowali nawzajem. Ale co tam? I tak można przedstawić to, że tam kiedyś spotkało się jakiś dwóch. No to tak można z wszystkim. No, można, że plandemia, można, że to, że tam widać. Wszystkie kraje europejskie sobie z pandemią nie radzą i tak dalej, więc można tu powiedzieć, że może sobie celowo nie radzą, może to pretekst. No nie, no przecież widać, że nawet te kraje, które próbowały robić inaczej jak Anglia i Szwecja, się w dużym stopniu upodobniły w polityce swego radzenia lub nieradzenia. Europejczycy są dosyć właśnie anarchistyczni i nie lubią, jak im się tam mówi, kiedy mają przykrywać maseczkami, więc jest bajzel, no. Korea Południowa, jak się wydaje, zwalczyła już tą całą zarazę z grubsza rzecz biorąc, bo tam ludzie współpracują ze sobą raczej, a Chiny kłamią, że zwalczyły najprawdopodobniej, bo tam po prostu ani zipnąć. Chociaż może i zwalczyły, tak, zapałowywując na śmierć tych wszystkich, co chodzili bez masek. Także, no cóż, więc. Jeżeli ludzie nic nie wiedzą o świecie, to ta sensacyjna wersja jakby wszystkiego, zwłaszcza dla młodych umysłów, które jeszcze nie mają możliwości porównania niczego z niczym, czyli na przykład jak jest na przykład kwestia taka, że jakby to powiedzieć, no jeżeli ktoś nie ma porównania, to dla niego jest troszkę tak jak dla jakiejś Antify czy innej tej, no dla nich. Oni działają nie dlatego, że jakiś neomarksizm i Marks tam wymyślił kiedyś Antifę czy coś, tylko oni naprawdę myślą, że oni nie wiedzą nic o obozach koncentracyjnych i naprawdę myślą, że jeżeli nie ma transgenderowych kibelków albo jeden policjant jednego czarnego kolanem przez przypadek uduszcza, to już jest straszny nazizm i w ogóle. Oni naprawdę w to wierzą. Więc tak samo ludzie wierzą wszystkie teorie spiskowe, które prezentuje pan Woźniak, no i tak to mniej więcej trwa ten kanał. Ludzie, którzy coś tam wiedzą, omijają jakoś to i to, że on właśnie tak mówi bez końca, to ludzi zniechęca. To, że on przeprowadzając wywiady, praktycznie nie daje dojść do głosu tym, z którymi wywiady robi. A tamci przychodzą dlatego, że ten ator właśnie jest popularny, więc przychodzą, że zrobi nabić sobie obejrzeń, ale i żeby stać się znanymi, więc akceptują to. Albo nie wiedzą, co się stało z poprzednimi rozmówcami. W każdym razie jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś zapraszał do siebie na dyskusję. Po czym 9, no może 8 z 9 albo 7 z 8 czasu mówił sam i jeszcze nie, jakby tego nie dostrzegał. Także nie będę się w przeciwieństwie do innych krytyków pana Atora, Krzysztofa Ator Woźniaka, czepiał jego wykształcenia, ponieważ mimo że sam jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie historycznych i tak dalej, to nie uważam, że brak tytułu czy brak wykształcenia tutaj człowieka skreśla. To, co skreśla pana Woźniaka, to nie jest brak wykształcenia prawniczego, bo on podobno jest niedoszłym prawnikiem czy coś. To go nie skreśla. Skreśla go to, że za każdym razem, cokolwiek się nie zdarzy, wybiera wersję najbardziej sensacyjną i jedzie na tym po prostu. Za każdym razem ma skłonność do wybierania dla niego świat to jest nieustanna walka i tak dalej. Jest takie powiedzenie, i na tym zakończę.
Jest takie powiedzenie Abrahama Lincolna, że nie należy tłumaczyć złą wolą to, co znakomicie da się wytłumaczyć głupotą. Większość tego, co ludzie robią, nie wynika z tego, że mają oni złą wolę. Większość ludzi, nawet złych, raczej manifestuje dobrą wolę, bo wiedzą, że ludzie lubią dobrą, a nie złą wolę. I kiedy nie muszą, to jest takie powiedzenie, że jak mordercy tak mówią, że zabijam tylko kiedy muszę, a muszę często. No tak, no ale nie cały czas. Więc tak to nie działa po prostu. Ludzie, nie ma czegoś takiego, że część teorii spiskowych naszych czasów wynika na przykład z tego, że ludzie się martwili, że jest za dużo ludzi, są te różne depopulacyjne ruchy i w Indiach na przykład jest strasznie modne i w krajach i w Pakistanie, że biali tam coś kombinują, żeby ich wysterylizować. Zresztą, żeby było śmieszniej, to rząd indyjski za czasów Indiry Gandhi sam kombinował, jak ludzi wysterylizować. Także sami sobie zrobili to, a później chcieli to zrobić, a później były teorie, że jakoby to z zewnątrz przyszło. Także w społeczeństwie demokratycznym teoria spiskowa, no. Spisek. Teoria spiskowa ma się dobrze w społeczeństwie demokratycznym, wszyscy gadają. Ale żeby stworzyć spisek, oj, ho, 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 ciężko jest, ciężko jest. Nawet Chiny, które rząd chiński się posługuje teoriami spiskowymi, ale jego rządy Chinami są na zasadzie raczej tak jak to cała historia, czyli bez władu i tego różnego powolnego starcia idei i nasączania ideami. Chiny właściwie, jakby powiedzieć, co Chiny robią, to można powiedzieć wszystko. Niektórych obywateli chwalą, innych biją pałami, jednych szantażują, jednych biznesmenów forują i nomenklaturowo, innych ku uciesze gawiedzi skazują, innym pozwalają uciec, innym nie. Niektóre kraje szantażują i dzierżawią potem za nic bazy i tak dalej, więc Chiny byłyby idealnym terenem do teorii spiskowych, ponieważ Chiny rzeczywiście robią wszystko. No ale wszystko dlatego, że ich jest dużo i partia komunistyczna to są dziesiątki milionów członków i tam jest po prostu jednocześnie zamordyzm i jednocześnie duży aktywizm państwa, więc są nawet całe prowincje, które liczą sobie tyle ludności co Polska i są tam różne eksperymenty demokracji konsultatywnej i tak dalej. Także samych Chin by wystarczyło panu Atorowi, żeby zrobić mnóstwo teorii spiskowych. Wystarczy sobie wybrać, że oni robią tylko tak naprawdę tylko jedną z tych 20 rzeczy i jechać tym i wszystko dopasowywać do tego modelu, prawda? Tak to mniej więcej. Więc to by świadczyło o tym, gdyby tak świat wyglądał, jak pan Woźniak mówi, to by znaczyło, że ludzie są o wiele bardziej konsekwentni, pracowici i tak dalej. Wiemy, że ludzie tacy nie są. Gdyby tak było, to wszyscy byliby doskonale na przykład przygotowani do II wojny światowej. A tak naprawdę nawet Niemcy, którzy ją zaczęli, w Europie przynajmniej, i Japończycy, którzy ją zaczęli w Azji, nie byli dobrze przygotowani do II wojny światowej. Także no to tyle, jeśli chodzi o teorie spiskowe i pana Atora, ich miłośnika, lub być może tylko, no ale nie tłumaczmy złą wolą tego, co da się wytłumaczyć. Także być może on rzeczywiście w to wierzy, no nie wiem, nie wiem, to tym gorzej chyba, bo lepiej już, ja chyba bardziej lubię ściemniaczy niż naiwniaków.